Bartosz Chyrek, współorganizator Krwawego Sportu po czwartej edycji gali. Bartek, jakie są pierwsze twoje wrażenia po całym evencie? W ogóle miałeś okazję coś pooglądać, czy organizacja tak pochłonęła? Nie no, wiadomo, organizacja pochłania, ale przeważnie pochłania przed wydarzeniem i to w 100-150%. Ja mam tak, że do momentu, kiedy się nie zacznie, kiedy nie będzie prezentacji, to chodzę bardzo zdenerwowany, ogarniam, ale jak już to zaczyna się kręcić, to wtedy nawet dzisiaj sobie wszedłem na szczyt tej trybuny i miałem tak chwilę, żeby jedną z tych walk, choć one były krótkie, prawda, obejrzeć sobie tak na spokojnie i stwierdzić, że chyba to jest nasze najlepsze dzieło, jeśli chodzi o krwawy sport i że jestem z tego bardzo dumny. No sami widzieliście wspaniałe walki, wspaniałe emocje, kibice dopisali, zawodnicy dali się wszystko. Myślę, że to jest taki moment, kiedy musimy wykonać taki krok, żeby to jeszcze bardziej podkręcić, żeby wejść na wyższy level i żeby to było naprawdę coś, choć wierzę, że jest w tym ogromny potencjał i dlatego to robimy. Paweł Koper wygrywa turniej wagi ciężkiej, chyba bez zaskoczeń. Spodziewaliśmy się, że jest faworytem w tej walce. No Paweł Koper to super zawodnik, zmotywowany, uśmiechnięty, skupiony na swoim celu. Ja byłem przekonany o tym, że tak się wydarzy i no nie powinienem tak mówić, ale kibicowałem mu i cieszę się, że mogliśmy mu razem z moim wspólnikiem założyć mu ten pas na biodra. Co-main event Artur Bizewski, znany kickbokser. No, w tej formule widać, że czuje się jak ryba w wodzie. No wiesz, Artur sam mówił, że stoczył wiele walk, nie tylko tych w ringu, ale tam gdzieś tam u siebie i jest wojownikiem, nie boi się przyjąć wyzwania i umie używać pięści. No to była dewastacja moim zdaniem i mam nadzieję, że zagości na dłużej naszej federacji. Sebastian Skiermański kontra Jędrzej Durski, tak naprawdę druga walka o pas, walka wieczoru? Uważam, że to była walka wieczoru. Byłem nie do końca pewien, który z chłopaków wygra. Obaj świetni zawodnicy, świetne predyspozycje. Może tak delikatnie szala była za Jędrzejem, no bo już miał do czynienia u nas w federacji, choć Skiermański też się bił, no ale no to była super walka i myślę, że na pewno jeden i drugi, bez względu na wynik, czy wygrał, czy przegrał, no zasłużył na to i naprawdę gratulacje dla chłopaków. To od razu zapytam, kontynuując ten wątek, ile walk w tej chwili zwycięskich musiałby stoczyć Jędrzej Durski, żeby dostać kolejną walkę o pas? I z kolei z kim będzie i kiedy będzie bronił pasa Sebastian Skiermański? Na pewno musimy teraz troszkę ochłonąć, poogardzieć wszystkie tematy, pozamykać, chwilę odpocząć i będziemy decydować. No myślę, że na pewno musi Jędrzej stoczyć z jedną, dwie walki, żeby dostać kolejną szansę, choć wiadomo, będzie do tego dążył, bo no jest takim zawodnikiem, który nie odpuszcza. No a Skiermański, wiadomo, czempion zawsze musi się bronić podwójnie i na pewno wydaje mi się, że przy następnej edycji, którą planujemy zrobić na jesień, będzie obrona pasa. Pojawiły się takie, powiedzmy, no można powiedzieć perełki, tak, bo kilku debiutantów, ale na przykład Jakub Szmajda. No super zawodnik, super warunki, też byłem zaskoczony. Generalnie no tutaj wygląda tak, że te walki nie wychodziły za pierwszą rundę i jeśli ktoś dobrze trafił, no to wygrywał. No były takie sytuacje, że widać było tą przewagę, ale były bardzo wyrównane, no ale super dyspozycja i też na pewno będzie tutaj gościł u nas na stałe w naszej federacji. Lepiej organizuje się galę z publicznością czy studio? No sami mogliśmy to odczuć, te emocje, te wow, te oh my god i te wszystkie wzdechy i no wiadomo, wirus tutaj nam dał troszkę popalić, brakowało tego. Nie do końca mogliśmy zrobić jeszcze w pełnym obłożeniu hali. Mam nadzieję, że tam nic się w przyszłości nie wydarzy i będziemy mogli to kontynuować na jeszcze większych arenach. Ja to uwielbiam patrzeć, jak ludzie są zachwyceni, jak biją brawa, jak mogą kibicować. Wiadomo, no po to robimy, żeby był show i żeby ludzie się cieszyli. I tego nam właśnie brakowało i będziemy do tego dążyć, żeby organizować jeszcze na większych arenach. Kontynuując aspekt kibiców i widowni na trybunach, widziałem dzisiaj kibiców piłkarskich. I co to dla was znaczy i jak wy to odbieracie jako pewne może
zagrożenie albo no taki strach, że może coś się na tych trybunach pojawić niepożądanego w razie czego. Znaczy mój stosunek do tego jest jasny i klarowny. Ja organizuję czy Time of Masters, czy First State Championship, czy teraz Krwawy Sport w różnych miejscach i dla nas sport jest najważniejszy. Ja absolutnie jestem przeciwnikiem tego typu sytuacji, że są jakieś zamieszki, czy po prostu chuligańskie wybryki. Z tego względu, że po pierwsze odbija się to na szkawką i utrudnia nam organizację. A po drugie to, co mówię, dla mnie sport jest najważniejszy. Jeśli kibice chcą gdzieś tam sobie, nie wiem, robić jakieś fajerwerki, no to niech się umówią w lesie, niech się strzelają na działa, na muszkiety, co tam chcą, tylko niech nie zaburzają święta sportu, który się odbywa się na arenach, na których organizujemy gale. To na koniec zapytam. Jeszcze oczywiście nie wiemy o sprzedaży pay-per-view. Widzieliśmy, że kibice dopisali, ale wy z pierwszych reakcji kibiców jakie mieliście? Jaki odbiór, co podchodzili, co mówili i tak dalej? I czy już od razu gdzieś tam zaświeciła się lampka, że trzeba robić szybko kolejną galę? Nie no, do odpowiedzi na twoje pytanie jest bardzo prosta. To, że ten wywiad tak się przeciągnął, to po prostu każdy do mnie podchodził i mi gratulował, czy Arturowi. Artur dalej tam rozmawia z kibicami. No to jest super uczucie, takie spełnienie, no, wynagrodzenie trudu. Jak z pay-per-view to jeszcze nie wiem, ale mi się wydaje, że jakoś to tam dopięliśmy. No ale to jest najważniejsze, że właśnie kibice byli zadowoleni i że no, te fajne gratulacje. No sami widzieliście, był super show. Naprawdę uważam, że to była nasza najlepsza gala i będziemy jeszcze wyżej podnosić sobie tą poprzeczkę, żeby po prostu być na topie i te walki nasze na gołe pięści i Hardcore Division K1 się rozwijało i szło do przodu, bo ludzie tego chcą. Nie ukrywajmy, coraz mniej jest zainteresowania MMA czy zapasami. Ludzie chcą widzieć takie, nie powiem bijatyki, tylko takie walki i no my im to dajemy i cieszę się, że to się ludziom podoba i że są zadowoleni. Była Reda, jest Sopot. Gdzie kolejna gala Krwawego Sportu? No my jesteśmy stąd, więc na pewno gdzieś w Trójmieście. To wszystko, tak jak powiedziałem, jest uzależnione od tego, jaka sytuacja będzie we wrześniu, ta covidowa. Możliwe, że to będzie w Gdyni, to jest moje rodzinne miasto, bardzo bym chciał to zrobić i no będę do tego dążył, że to będzie Gdynia, choć to jest po prostu taka moja spekulacja. Co, dziękujemy bardzo, dziękujemy za event, za emocje i czekamy na kolejne. Dziękuję bardzo, cieszę się, że mogliście być z nami, dziękuję kibicom i zawodnikom, no i czekamy na następne edycje.